Dobry wieczór Państwu. Niedziela, 15 maja. Zapraszam na podsumowanie wydarzeń na polskich, europejskich hipodromach z udziałem naszych zawodników, z udziałem Światowych Gwiazd, no i z udziałem polskiego konia, bo na pewno sukcesem numer jeden jest zwycięstwo w konkursie Grand Prix w Windsorze Nevadosa. O czym będziemy dzisiaj, proszę Państwa, mówili. Zanim przejdę do tego, wszyscy jesteśmy bardzo zajęci, chciałbym wszystkich zaprosić na zawody Forfule w Poznaniu, bo portal Tylko Skoki i Talent Events w tej chwili bardzo mocno skoncentrowany na przygotowaniu tej imprezy, która odbędzie się w dniach od 16 do 19 czerwca. Otwarty panel zgłoszeń zarówno do skoku przez przeszkody, jak i do powożenia w puli nagród 1 000 000 zł. Są już pierwsze zgłoszenia, płyną i z Europy, i ze Stanów Zjednoczonych, płyną z Polski. Mam nadzieję, że nie zabraknie miejsca dla tych najlepszych Polaków, którzy chcą powalczyć o punkty do światowego rankingu, o pulę nagród, która wynosi 1 000 000 zł. 4 konkursy zaliczane do rankingu, w tym Grand Prix, gdzie za zwycięstwo aż 100 punktów. Dzieci mogą zgłaszać się do Pony Games organizowanego wspólnie przez nas z Podkową Gruszczyn. No a kibice mogą kupować bilety. Bilety dostępne na platformie tobilet.pl, na tej samej, która sprzedaje bilety dla kawaliady. Wystarczy kliknąć wybierz bilet. W tej chwili bilety w ogóle w doskonałych cenach, atrakcyjnych, a w tej chwili do końca maja w ograniczonej puli w cenach promocyjnych. Warto przyjść już czwartek, bo czwartek będziemy mieli Boże Ciało 19 czerwca, więc wolny dzień i wtedy odbędzie się już pierwszy konkurs zaliczany do światowego rankingu i pierwszy konkurs zaprzęgów czterokonnych, ale przejdźmy do tego, o czym mamy tu mówić. Podsumowanie jeździeckiego weekendu. Zaczynamy od zawodów w Windsorze, zawodów w randze 5 gwiazdek, zawodów bardzo prestiżowych, łączących kilka dyscyplin. Dziś w konkursie Grand Prix do wygrania była pula nagród wynosząca 500 000 euro. I ten konkurs wygrywa Gregory Vettelet na koniu Nevados S. Ale zanim do tego zwycięstwa doszło, zawodnicy musieli pokonać bardzo trudny parkur, normę czasu bodajże 78 sekund i w te 78 sekund do wykonania aż 17 skoków. Bernardo Costa Cabral z Portugalii ustawił przed zawodnikami bardzo ciężkie zadania. 1, 2, 3, 4. Szereg potrójny, skakany z wolnego najazdu, a więc stosunkowo łatwy, a taka troszeczkę wykańczająca była ostatnia linia, linia składająca się ze 4 przeszkód, po prawym zakręcie jednostka stacjonata, połku do triple bara i w proste jeździe do szeregu oxer stacjonata i potem jeszcze na zakończenie duży obser numer 14. Nic więc dziwnego, że konkurs ten bez punktów karnych pokonały tylko 3 pary. Double clear zaliczyły tylko 2. Wygrana naszego Nevadosa pod Gregorem Vetteletem. Para znana już z wielu sukcesów. Nevados jest wyhodowany przez pana Stanisława Czurika po wieży Calvados. Od matki po Romualdo. W tej chwili należy do Nevado Group, a więc grupy kapitałowej, która powstała specjalnie po to, ażeby zatrzymać tego doskonałego polskiego konia dla belgijskiego jeźdźca i belgijskiej reprezentacji. No, oby nas kiedyś też tak mogło być, żebyśmy najlepsze konie mogli zatrzymywać dla naszych jeźdźców. Zawody drugie, które chciałbym podsumować, to zawody CSI 2 gwiazdki w Szamorinie na Słowacji. Tam wystartowała grupa polskich jeźdźców. Dziś konkurs Grand Prix o wysokości przeszkód 145 cm. Plan parkuru. Gospodarzami toru byli Andrea Colombo i Eduard Petrowicz z Chorwacji. Duża trawiasta arena, jedna z kilku w Szamorinie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To drugi nawrót tego konkursu.
Niestety mamy pierwszy nawrót składający się z 13 przeszkód i 16 szpaków. Konkurs nazywany jako dwunawrotowy. Pierwszy nawrót pokonują bezbłędnie tylko 4 pary. Oczywiście do drugiego nawrotu awansuje 25%, w tym przypadku 10 par, bo 40 zostało do tego konkursu zapisanych. Wygrywa Andreas Brenner, który jako jeden z trzech zawodników zachowuje czyste konto po obu nawrotach. A na trzecim miejscu reprezentant Polski Maksymilian Wechtar na jeszcze mało doświadczonej klaszy Filipa Tarentina. Maksymilian Wechtar jest ostatnio w doskonałej formie po sukcesach w Lińcu, po dobrym występie w Zielonej Górze. Teraz trzecie miejsce na tej klaszy pobierze Tarentino. Trzecie miejsce to najlepszy rezultat tego konia w konkursach zaliczanych do światowego rankingu. Jak pojechali inni Polacy na miejscu 14, z wynikiem 4 punkty karne, Krzysztof Lubiczak na koniu Niko, troszkę gorzej Antoni Strzałkowski na Claptonie, a z konkursu zrezygnował Michał Kaźmierczak na Ukiboju, no ale dzisiaj to zupełnie normalne, kiedy po jednym, dwóch błędach zawodnik nie chce męczyć konia i nie jedzie dalej. To był konkurs Grand Prix, ale może bardziej ważny był wczorajszy konkurs zaliczany do Ligi Europy Centralnej Pucharu Świata. W ogóle doskonały pomysł, ażeby na zawodach dwugwiazdkowych rozdzielić te dwa rodzaje zmagań Grand Prix od konkursu Pucharu Świata. Ten konkurs z przeszkodami, z przeszkodami na 60, w ogóle z troszeczkę trudniejszymi wymaganiami parkurowymi. Tutaj też zobaczmy ten tor, też znowu 13 przeszkód, 16 skoków, potrójna kombinacja stacjonata, okser stacjonata, podwójna jechana z linii, okser stacjonata, więc podobnie jak w Windsorze, troszeczkę podobne rozwiązania, no ale na pewno dużo, dużo łatwiej, ale też na pewno niełatwo, bo te konkursy Ligi Europy Centralnej Pucharu Świata no do łatwych nie należą. Bezbłędnie parkur podstawowy pokonało 6 par. Wygrywa Damian Kojakariu, mniej znany zawodnik z Rumunii, na koniu Lankor. Polacy w sumie nieźle wypadli, bo na miejscu 9 i 10 Krzysztof Lubiczak na Niko i Maksymilian Wechta na koniu Czepetano mieli po jednej zrzutce w rundzie podstawowej, ale co ważniejsze, bowiem tutaj spójrzmy na wyniki tego konkursu, mamy tutaj zawodników, którzy do Ligi Europy Centralnej Pucharu Świata nie należą. No i w konsekwencji nasi jeźdźcy Krzysztof Lubiczak i Maksymilian Wechta zajęli miejsca 5 i 6. To dało im po 12 i 11 punktów do Ligi Europy Centralnej Pucharu Świata. To były pierwsze zawody tego nowego sezonu naszej ligi. Nie odbyły się pierwsze zaplanowane w zeszłym tygodniu w Klaipėdzie na Litwie. No, Litwini mają troszeczkę gorzej niż my. No, nikt nie ma w Europie na pewno lekko. Wojna powoduje sporo komplikacji w biznesie, a to się przekłada na rynek sponsorski. Tam te sprawy biznesowe w krajach nadbałtyckich dużo mocniej powiązane z Rosją niż u nas. No i te pierwsze zawody na Litwie zostały przełożone. Wracając do tego, że nasi zawodnicy zdobywają na wstępie punkty, bo tych punktów potem może brakować, wiadomo, będą skoncentrowani na innych startach i tak naprawdę wszyscy znowu będą myśleli o kwalifikacjach Pucharu Świata dopiero podczas jesiennych zawodów Kawaliady, bo punkty będą zawodnicy zdobywali i w Warszawie, i w Poznaniu, no i potem będą nim już w lutym na zawodach Kawaliada w Krakowie. Warto też odnotować dobry występ Darii Pietrza, która wczoraj juniorka, wczoraj w konkursie U25, w konkursie Grand Prix, zadebiutowała w zmaganiach zaliczanych do światowego rankingu i zajmując 15 miejsce, zdobyła pierwsze 5 punktów. Dobry początek przez tej młodej Amazonki na Monsunie, doskonałym polskim koniu z jedną. Zawody ogólnopolskie w tym tygodniu odbyły się tylko jedne w Miechowicach, która nagry to 20 tysięcy złotych. W konkursach dużej rundy przez
pierwsze dwa dni nie do pokonania była Julia Jaglarz z Wanda Jumping Team na Runa NMR Van de Lande Mel, którego nazywa Amazonka Gronkiem. Para wyraźnie, koń wyraźnie wraca do formy. W zeszłym roku miał troszeczkę przerwy. Konkursie Grand Prix też był dzisiaj bezbłędny, ale tego konkursu ta para nie wygrała. Wybraliśmy dzisiaj w Grand Prix 45 bezbłędnych przejazdów. W rozgrywce zerowe wyniki powtórzyły trzy pary. Wygrywa Joanna Rosicka-Tyszko na koniu Caribou. To drugie zwycięstwo w Grand Prix ogólnopolskim tej pary w tym sezonie. Wcześniej triumfowali na zawodach ogólnopolskich w Reśnie. Drugie miejsce Jakub Krzyżosiak na koniu Ilasza i miejsce trzecie Łukasz Przybylski na koniu Keira Hipika. Na tę parę chciałbym zwrócić uwagę. Keira Hipika, wyhodowana przez państwa Korczewskich, należąca do pana Pawła Bado, odnosiła w minionych miesiącach sporo sukcesów pod Małgorzatą Koszucką. Była druga w Grand Prix CSI w Michałowicach w październiku zeszłego roku. No i od niedawna miejscem tej klaczy jest nowy zawodnik Bado Sport Forces, mało znany, bo nie jeździł przez ostatnie lata za granicą. Łukasz Przybylski, widać było progres tej pary przez wszystkie trzy dni, bo z dnia na dzień to lepiej, no dzisiaj w Grand Prix Double Clear, Julia Jaglarz na gruntu, zrzutka w rozgrywce i mimo najlepszego czasu po wygranych przez dwa pierwsze dni dziś musiała zadowolić się miejscem czwartym. Finał średniej rundy rozgrywany na zasadach takich jak Grand Prix, a więc z rozgrywką wygrywa Mateusz Tyszko na koniu J Action Breaker RV. No, można powiedzieć, że szkoda, że organizatorzy nawet przy zawodach jednogwiazdkowych nie decydują się na to, ażeby finał średniej rundy rozgrywany był jako 135, bo po pierwsze wtedy zawodnicy, czy inaczej pary mniej doświadczone, które jeszcze nie chodzą dużych rund, miałyby okazję zdobyć więcej doświadczenia, do tych trudniejszych konkursów się przybliżyć, a poza tym mniej znani zawodnicy mieliby okazję zdobywać punkty do rankingu Polskiego Związku Jeździeckiego, bo te punkty zdobywa się właśnie od finałów średnich rund, ale pod warunkiem, że rozgrywane są na poziomie 125 cm. No i wracamy do imprez z udziałem światowych gwiazd. Obok zawodów w Windsorze w tym tygodniu odbyły się zawody pięciogwiazdkowe w Madrycie, zawody zaliczane do Global Champions Tour. Wspaniały konkurs Grand Prix, rozegrany wczoraj po południu, a w zasadzie już wieczorem. Gospodarzem toru był tutaj, można powiedzieć, gospodarz, bo Hiszpan Santiago Varela. Troszkę nietypowy parkour, nie jak na Santiago, bo to gospodarz toru, który zawsze stawia pętel. Takie zakręty, gdzie konie mają okazję odpocząć i co najmniej dwa takie zakręty zawsze ma w parkurze, a tym razem ustawił parkur, który wymagał jeszcze więcej koncentracji, bo same zakręty o kącie, o promieniu 180 stopni, a więc to wszystko przychodziło bardzo szybko. 13 przeszkód, nie tak jak w Windsorze 14, no ale trzeba pamiętać o tym, że Global Champions Tour w sobotę konie przeważnie idą dwa razy, bo wcześniej idą konkurs. Tenet Kisten na koniu Conquidam RB triumfuje w tym konkursie. Mieliśmy 10 bezbłędnych przejazdów w rundzie podstawowej. Jak podkreśla organizator w takim haśle na Facebooku, w tej dziesiątce sporo U25 i 4 Amazony. Ale wygrywa jedna. Spodziewająca obydwa te warunki. Tenet Kisten ma Conquidam RB, doskonały czas, 39.15, jechała jako ostatnia olbrzymia radości Amazonki, bo jest to jej życiowy sukces, choć odnosiła tych sukcesów wiele. W młodzieżowych mistrzostwach Europy zdobywała medale, w pierwszym miejscu światowego rankingu, wiele już tych punktów światowego rankingu zdobyła, wiele konkursów wygrała, no ale tak prestiżowego zwycięstwa jeszcze nigdy nie odniosła i cieszy się z tego, że będzie mogła wystąpić w play-offs w Pradze, w specjalnym konkursie, który od kilku sezonów zawsze na koniec tych rozgrywek gromadzi zwycięstwo poszczególnych gram.
Na drugim miejscu w Madrycie Dara Kenny z Irlandii, na koniec ODL Cartello, na miejscu drugim ex aequo z identycznym czasem 39.91 Marlon Zonatelli z Brazylii, na koniu VDL Edgar M, a więc proszę zobaczyć, jak zacięty był to pojedynek. Identyczne czasy na drugim miejscu, a zwycięska Amazonka też ten czas miała niewiele lepszy. Na miejscu czwartym, co ważne, Katrin Kerman na koniu Kalamandia. Dlaczego ważne, już mówię, bo zobaczymy to patrząc tabelę po czwartym etapie. To czwarte miejsce Katrin Kerman dało jej awans na pozycję wiceliderki na prowadzeniu Ludwig Berbaum, który w Madrycie nie startował, no ale przypomnijmy, że w tym sezonie zaliczył już ten doświadczony niemiecki jeździec dwa triumfy w Dohe i w Mexico City. Na miejscu trzecim Michael Duffy z Irlandii. Rozgrywki Global Champions League, konkurs też drugi w ramach tego czwartego etapu Grand Prix. I ten konkurs już za chwileczkę, proszę Państwa, otworzę wyniki drużynowe. Rozgrywki w Madrycie wygrywają Berlin Eagles w składzie Christian Kukuk i Filip Weishaupt, a więc jeźdźcy stajni Ludgera Berbauma, na koniach Chucker i Kobi. Pierwszego dnia w czwartek mieli 0 punktów karnych, wczoraj tylko jedna zrzutka Christiana Kukuka, mówię tylko, bo ten wynik 4 punkty karne był zdecydowanie lepszy od pozostałych zespołów. Kolejne ekipy, które zajęły odpowiednie miejsca od drugiego do szóstego, miały już po dwóch konkursach po 12 punktów karnych. Na pewno będą żałowali Rom Gladiators, którzy mieli duże szanse na końcowy sukces, bowiem podobnie jak Berlin Eagles po pierwszym dniu zachowywali czyste konto. I spójrzmy tabelę Global Champions League po czwartym etapie na prowadzeniu Berlin Eagles z dorobkiem 98 punktów, na miejscu drugim Hamburg Giants 84 punkty i na miejscu trzecim zawodnicy reprezentujący Sztokholm 71 punktów. Jeszcze jedne zawody w Monte Falco we Włoszech, bowiem mamy taką zasadę na portalu Kostopi, że interesujemy się wszystkimi imprezami z udziałem Polaków oraz innymi, które mają rangę co najmniej 4 gwiazdek. Tutaj konkurs Grand Prix z pulą nagród 100 tysięcy złotych. Wyjazd bezbłędny w rundzie podstawowym było 10, startowało blisko 60 zawodników. Wygrywa para znana z ostatnich dobrych występów w Polsce, bo startowali i w Grand Prix Cavaliari w Poznaniu, wcześniej Warsaw Jumping 04 w konkursie Puchar Narodów, Stefan Eder i DR Starpo. 0 punktów karnych, czas rozgrywki 35.98. Na drugim miejscu Emanuele Camilli z Włoch i na miejscu trzecim inny Austriak Jeffrey Puk na koniu Nexel. Piąty Polacy w tym tygodniu startowali jeszcze w Kronenbergu. Tam nie mieliśmy naszego reprezentanta w konkursie Grand Prix, ale warto odnotować wcześniejsze dwa wygrane konkursy, mniejsze co prawda przez Izabelę Winkert na Stalu. Co, proszę Państwa, czeka nas w przyszłym tygodniu? Przede wszystkim zawody, międzynarodowe zawody CSI Olszy. O składzie na te zawody pisaliśmy w sobotę przed południem. Na naszej stronie znajdziecie Państwo listę zgłoszeń. Bardzo liczna obsada będzie w konkursach zaliczanych do światowego rankingu. To ciekawe, jak rozwija się, proszę Państwa, dynamicznie polski rynek skoków przez przeszkody. W tej chwili, jeśli są organizowane zawody CSI, dwu- i jednogwiazdkowe jednocześnie,
mamy konkursy rund od 10 do 45, to największe zainteresowanie, najwięcej chętnych jest na konkursy Polaków, do światowego rankingu i troszeczkę tak też zmierza w tym kierunku, że mniejsze jest zainteresowanie i mały stroś konia na duży konkurs, to mało jest zainteresowanie zawodami ogólnopolskimi tamtymi konkursami Grand Prix akcje, zdobywać punkty do światowego rankingu i wyższe premie finansowe na zawodach międzynarodowych. To będzie w Polsce, ale być może bardziej będzie przykuwała nas uwaga tego, co dziać się będzie za granicą, bowiem do Ugertalne na CSIO dodani jedzie polska reprezentacja. Będzie to pierwszy Puchar Narodów grupy D, europejskich rozgrywek Pucharu Narodów, a wystartują tam Polacy w składzie Maksymilian Wechta, pewnie w konkursie o Puchar Narodów na koniu Szepetano. Dalej trener Jan Winkier powołał Przemysława Konopockiego, którego koń Pomram jest w doskonałej formie. Przypomnę, w zeszłym tygodniu drugie miejsce w konkursie Grand Prix zaliczanym do grupy C światowego rankingu. Jarosław Kczyciński, trzy konie, w zasadzie na trzech koniach może pojechać konkurs o Puchar Narodów. Stawiam, że chyba wybierze jednak Jelinko, na który wygrało Grand Prix w Zielonej Górze. Adam Grzegorzewski z Lisem, też doskonała forma, a więc liczymy na udane otwarcie sezonu Pucharu Narodów w wydaniu polskiej reprezentacji, a piątym miejscem, który pojedzie do Danii, jest Michał Kaźmierczak. Bardzo dziękuję wszystkim za wysłuchanie tego podcastu. No i zapraszam na kolejny. Szanowni Państwo, do usłyszenia, do zobaczenia w przyszłym tygodniu w Olszy. No i jeszcze raz na koniec zapraszam na Fortule w Poznaniu, zapraszam do zgłaszania, a kibiców do kupowania biletów.